15 marca wspominamy świętą Lukrecję, męczennicę. Lukrecja urodziła się w bogatej, szanowanej rodzinie muzułmańskiej w Kordobie na południu Hiszpanii. Data jej urodzenia nie jest znana, wiadomo tylko, że żyła w połowie IX wieku. Wychowała ją jej krewna, która była chrześcijanką. Ona też ochrzciła Lukrecję. Gdy rodzice się o tym dowiedzieli, męczyli córkę dniem i nocą i nakłaniali do wyparcia się wiary. Lukrecja potajemnie powiadomiła o tym świętego Eulogiusza, kapłana znanego z pomocy prześladowanym chrześcijanom. Prosiła go, by znalazł dla niej jakieś samotne, bezpieczne, odosobnione miejsce, gdzie mogłaby poświęcić się całkowicie modlitwie i pokucie. Eulogiusz umieścił ją u swoich przyjaciół, ale rodzice wkrótce odkryli miejsce pobytu niepokornej córki i wydali ich oboje sędziemu. Razem zostali skazani na ścięcie. Świętego Eulogiusza stracono 11 marca 859 roku, a Lukrecję 4 dni po nim, 15 marca. Ciało jej wrzucono do rzeki Betis, lecz chrześcijanie odszukali je i pochowali z wielką czcią. Relikwie świętej Lukrecji czczone są w katedrze w Oviedo. Módlmy się. Ześlij nam, Boże, ducha mądrości i miłości, którym napełniłeś swoją służebnicę świętą Lukrecję, abyśmy wierni Ci służąc za jej wzorem, podobali się Tobie przez wiarę i uczynki. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.